Mów, pytaj. Odkrycia rzeczywistości. Także podkreślam, na każdym etapie, gdybyś chciał cokolwiek tu robić, zdecydowanie za ryzyko. Każde pismo w tej sprawie wychodzące, że mówiące, czy też mówiące o tym, jest negatywne. Zapis o tym sprawie pojawił się w projekcie. Przepraszam Pani Sołtys, jesteśmy na żywo. Kilka słów na temat dzisiejszego spotkania. Po co to dzisiejsze wydarzenie? Po co to dzisiejsze wydarzenie? No, oczekujemy od władz, które tu zaprosiliśmy. Pana wójta ma być Pan Sołtyczyk, Pani Marszałek Sejmiku jest. No, oczekujemy ich stanowiska w tej sprawie. Dlaczego my dowiedzieliśmy się jako mieszkańcy przypadkowo? I będziemy działać, jeżeli okaże się, że to nie wystarczy, to jedno spotkanie. Zobaczymy, co nam jeszcze powiedzą. Będziemy działać dalej. A wierzy Pani w ogóle w tą spalarnię, czy to... Do mnie dotarły takie... My jesteśmy dobrej myśli, że nie będzie. No bo mi się też to nie chce za bardzo wierzyć, bo to tak brzmi abstrakcyjnie i absurdalnie. Ale wie Pan, tym bardziej, że jest... Centrum wsi, spalarnia. To ma być taki myk, że spalarnia po to, żeby uruchomić produkcję i gaz, który będzie produkowała spalarnię, ma używać piece. Taka innowacja, na to są duże pieniądze, więc wszystko możliwe. Skoro ukazało się tam w planie inwestycyjnym, to coś na rzeczy jest. Dokładnie, trzeba dmuchać na zimno, bo... No właśnie. Tym bardziej, że mieszkańcy nie dają nam spokoju, no musieliśmy coś zrobić. No duże zamieszanie w internecie zwłaszcza zauważyłem. No właśnie. A Pani radna kilka słów, proszę? To znaczy, no, my wspieramy się z Panią Sołtys. Podejrzewałyśmy, że wcześniej czy później może nastąpić taka sytuacja, dlatego że gdy ceramika miała nowego właściciela, już takie pogłoski chodziły, że będzie tutaj albo jakieś wysypisko lub, no o spalarni nikt nie myślał wtedy. Wysypisko w centrum miejscowości? Tak, tak. No, że jakieś śmiecie i w ogóle. No, a w sumie to była tylko kwestia czasu, no bo niedługo minęło i okazało się właśnie, i dobrze, że dowiedziałyśmy się z takich nieoficjalnych źródeł i w miarę szybko podjęłyśmy interwencję z Panią Sołty, z Radą Sołecką i wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że nie dojdzie do tego. Dzisiaj mają przybyć Pan Poseł, Pan Marszałek, z tego co czytałem? Pana Posła nie będzie. A Pan Marszałek przyjedzie? Tak, już jest. Pani, jest Pani Ewa. A Pani Ewa, Pana Władysława nie będzie? Nie, Pani będzie w szpitalu. Nawet miał przesłać, ale nie wiem, może wójtowi przesłał swoje stanowisko. Czy jesteście Pani, można powiedzieć, dobrej myśli, optymistycznie? Nie dopuścimy. Społeczeństwo też jest wspólnie zgodne. Mamy tu skarbów w tej nawidze, na które
które taka inwestycja nie zadziała dobrze. Mhm. A chciałem się jeszcze zapytać, bo ta ceramika, bo ja pochodzę z Majdanu, więc znam tutaj te tereny, ona zawsze to dała jakby podstawowym miejscem pracy dla mieszkańców, tak. Chabikówki i okolicznej miejscowości. I teraz co, pustka? No to już pustka trwa. No wiem, tylko były obietnice, że tej pustki nie będzie. Tak. Ceramika też była dużym wsparciem dla szkoły, dlatego że wspierały szkołę różnymi na przykład tam kwotami, prawda, na Mikołajki czy coś, no to ceramika zawsze była takim. Czy jest szansa w ogóle, że będzie jakiś zakład pracy poważny, czy to już jest? Tu pokłady gliny są tak poważne, że... Dokładnie, 20-30 lat czytałem. Tak. Jeśli by się znalazł taki inwestor, który by po prostu miał dużą sumę pieniędzy, no to fajnie by było. Dobrze, dziękuję. Pani marszałek. Chciałam zapytać, no będzie ciemno niedługo. Mamy lampę reflektorową. Aha, no bo już jest... Tak. No zaczynamy, dzieba, bo kto miał przyjechać, to już chyba przyjechał. A jak dojdzie w trakcie, to się też nie zostawi. No właśnie. Mamy. Bardzo dobrze. Tego dokumentu na tym siedzieliście. Czuję się tym.
Andrzej, jesteśmy na żywo, może kilka słów. Po spotkaniu, jak się najpierw się dowiemy. A powiedz, dlaczego tutaj jesteś? Z ciekawości i z troski o to, co się będzie koło nas działo. A wierzysz w ogóle w to, że tu w spalarnia w centrum miejscowości może powstać? Byłbym zszokowany, jeżeli da się postawić spalarnię tak, od tak sobie. I o spalarni się dowiadujemy z internetu. Nie wiem, jakie są procedury, mam nadzieję, że od pani marszałek się czegoś dowiemy. No a jak skomentujesz to, że nie ma ani posła, ani marszałka? Pozostawię bez komentarza. Pozostawię bez komentarza. Dobra, dzięki. Może pani radna kilka słów. Wierzy pani w ogóle w to, że tu powstanie ta spalarnia? Czy wierzę w to? Powiem tak, że generalnie różne rzeczy się dzieją, więc choćby nawet fakt, że bez żadnej informacji... I to jest najbardziej szokujące, tak, nie? Tak, że bez żadnej informacji, czy gmina jest zaskoczona tą informacją. My jako radni jesteśmy zaskoczeni tym, że coś takiego ma powstać. Na szczęście ktoś tą informację wynalazł w biuletynie informacji na stronie urzędu i dzięki temu całe to spotkanie i działania tutaj lokalnych mieszkańców, do których oczywiście się przyłączamy i wspieram i jak najbardziej jestem za. Cieszę się, że się tak zintegrowali. No dużo osób dzisiaj strasznie jestem zaskoczony też. Tak się zastanawiam, bo tutaj ta ceramika ona przez dekady to była takim gospodarczym, można powiedzieć, sercem gminy albo jednym z serc gospodarczych. Teraz pustki, to wszystko się degraduje. A czytałem, że tam tej podkładów, tej gliny jest tam na 30-40 lat. Czy w ogóle wierzycie, że to powróci, że będą tu ludzie pracować i tak dalej? Marnotrawstwo tego nie wykorzystać. No ale wszystko wskazuje na to, że to się będzie marnotrawiło. Mam nadzieję, że pani marszałek coś powie więcej. Aha, okej, okay. Dzięki. Dzięki. Ale tam to
Co tam się tam? Ludzie będą mieli pracę, nie? Potem resztę wyłączyli. Witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Witam pana wójta. Witam panią wicemarszałek Ewę Braus. Ale... Może bez mikrofonu. Witam wszystkich zebranych. Witam pana, panią wicemarszałek Ewę Draus. Witam pana wójta gminy Cmolas, pana Eugeniusza Galka. Witam radnych, witam Radę Sołecką i dziennikarzy, którzy przybyli na to spotkanie, aby pomóc nam nagłośnić naszą sprawę. Witam mieszkańców, chyba już powiedziałam. Chcemy w ten sposób jakby zapoczątkować nasze działania w sprawie spalarni, o której dowiedzieliśmy się bardzo przypadkowo z mediów. Znaczy właściwie nie z mediów, tylko ze strony Urzędu Marszałkowskiego. I jesteśmy zaszokowani, że po prostu my jako mieszkańcy no, nie wiedzieliśmy. Brakło światła, nie jest. Poproszę o prezentację pana Salwika, aby na temat powiedział coś więcej. A zapraszam też państwa tutaj do stolika. Dobrze nam jest. Dobrze? Pewnie, niech pani prowadzi. Zapraszamy. Władza frontem do obywateli. Albo z obywatelami, to jeszcze lepiej. No. Kiedy trzeba, to z obywatelami. Mamy taką nadzieję. Radni też zapraszam. Proszę państwa, ze strony mediów pojawiło się nawet pytanie, no to skąd myśmy się o tym wszystkim dowiedzieli i co my chcemy osiągnąć? Dowiedzieliśmy się rzeczywiście bardzo przypadkowo, że w Hadykówce, w dawnym zakładzie ceramiki budowlanej, planowana jest instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Tak to się bardzo elegancko nazywa, a w gruncie rzeczy chodzi o spalarnię odpadów komunalnych. Ta informacja została zawarta w załączniku pierwszym projektu planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego 2022. Pierwsza wersja tego projektu pojawiła się w roku 2017 i tam około 60 stron było różnych opracowań i wymienionych miejsc, gdzie od wielkiej spalarni odpadów w Rzeszowie przez takie instalacje jak planowane byłyby w Hadykówce, poprzez różnego rodzaju miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, aż pod najmniejsze przoki. Tam, w tamtym projekcie jeszcze nie było informacji o Hadykówce. W nowelizacji
z roku 2019 rozbudowanej już niestety chadekówka się pojawiła. I prawdę powiedziawszy, trudno mi i myślę, że nam wszystkim sobie wyobrazić, kto mógł wpaść na taki pomysł, poddać taki pomysł, aby w tym miejscu zlokalizowana była tak uciążliwa dla środowiska i szkodliwa dla mieszkańców inwestycja. Proszę Państwa, nam nie trzeba o tym mówić, gdzie leży ceramika, ale przedstawicielom mediów, a być może także przed pani wicemarszałek, chciałbym uświadomić, że ten obiekt leży zaledwie około 50 metrów od placu zabaw i remizy. Remizy, w której jest mieszkanie socjalne, biblioteka szkolna, świetlica, z której korzystamy powszechnie. Kilkadziesiąt metrów od boiska sportowego. Kilkadziesiąt do 100 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych, zamieszkiwanych przez nasze rodziny. Około 200 metrów od szkoły podstawowej. Ale to nie wszystko. Ten obiekt leży również kilkadziesiąt metrów, może 100 metrów, od bardzo ruchliwej drogi. I ten ruch na tej drodze teraz nam także przeszkadza. Ale nie tylko dlatego, że jest hałas, ale także dlatego, że on jest o bardzo dużym natężeniu. Tą drogą przewieziono właściwie, w cudzysłowie mówiąc, całą autostradę, która była budowana w okolicach Rzeszowa. Materiały budowlane, a także cement. Ja tutaj codziennie wsiadam do autobusu, do busu, jak jadę do pracy, więc mogę to obserwować na bieżąco. I teraz proszę sobie wyobrazić, co będzie się działo w sytuacji, gdyby, nie daj Boże, doszło do uruchomienia tej instalacji. Ta instalacja to nie jest taka instalacja, że podjeżdża samochód i wysypuje śmieci i one się tam spalają. Nie, tu musi być odpowiedni, tu musiałby być, ja cały czas mówię to w trybie przypuszczającym, tu musiałby być plac, na którym składowany byłby odpowiedni zapas tych odpadów. Oczywiście ruch prawdopodobnie całodobowy, ciężarówek i to wielkogabarytowy. Tą i z powrotem. Placu na wielkie manewry tutaj nie ma, więc natężenie ruchu w tak centralnym miejscu wioski jeszcze by wzrosło. Dlaczego my jeszcze protestujemy? Także dlatego, że obszar Chadekówki, ten obszar objęty jest projektem Natura 2000. Tyle razy nam się mówi, że jakakolwiek inwestycja, którą indywidualni mieszkańcy chcą podjąć, musi być zgodna z planem Natura 2000, szczególnej ochrony środowiska naturalnego. A tutaj nam ktoś próbuje zaserwować tak uciążliwy obiekt dla środowiska. Ten teren leży także w strefie ochronnej ujęcia wody. Na tym terenie są dwa zbiorniki wody podziemnej, bardzo wartościowej, bardzo smacznej. Jakbym mógł, to bym woził tą wodę do Rzeszowa, bo w Rzeszowie nie jest aż tak smaczna ta woda. Jeden zbiornik, owszem, on się rozciąga, nie sięga tutaj i z niego teraz korzystamy, ale pod nim jest olbrzymi zbiornik wody podziemnej, który ciągnie się aż pod Mielec. I wokół niego rozciąga się strefa sanitarna, w której także leży Chadekówka. Proszę Państwa, gdyby doszło do skażenia terenu, to my oczywiście nie odczujemy tego ani jutro, ani pojutrze, ani za miesiąc, ani nawet za rok. Ale za 10, 15, 20 lat będą tą skażoną wodę, czy piłyby tą skażoną wodę nasze dzieci, nasze wnuki. Czy tego chcemy? Nie, oczywiście tego nie chcemy. Proszę Państwa, nie ma się co także łudzić, że ten obiekt poprawiłby wizerunek naszej wioski. Nie poprawiłby. Wręcz odwrotnie. Atrakcyjność osadnicza wioski na pewno by spadła. Cena, wartość naszych działek również, ale może to są sprawy nie tak istotne. Na pewno
nasza wioska na tym obiekcie by nie zyskała. Patrząc kompleksowo. Dlatego ubolewamy, że podejmując opracowanie takiego projektu, nie poinformowano nas. Wręcz mamy prawo przypuszczać, że no, podejmowane były tu przez inwestora jakieś działania, o których my zupełnie nie wiemy, bo tu zdarza się, że on przyjeżdża, choć bardzo rzadko. Jak około 2 lata temu chyba przejął ten obiekt, może 3 lata temu, to owszem, podjął działania takie, powiedzmy, równające, karczujące roślinność, ale szybko się mu to skończyło. Teraz podobno bywa tutaj, ale najczęściej jest to pod osłoną wieczora, nocy lub wtedy, jak jest małe natężenie ruchu mieszkańców. Dzisiaj też miał być, no ale z tego wygląda, że jednak zdecydował się nie przyjeżdżać tutaj. Podjęliśmy następujące działania. Został sformułowany protest, który został wysłany do wielu instytucji, do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Klimatu, do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewódzkiego, do Starostwa Powiatowego, do Urzędu Gminy Cmolas, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do Sanepidu także, czyli do wszystkich instytucji, od których oczekiwalibyśmy pomocy, aby ta inwestycja nie została zrealizowana, nie doszła do skutku. Wysłaliśmy także protest do pana posła Zbigniewa Chmielowca, który miał być, ale ze względów zdrowotnych no podobno nie mógł przyjść, nie mógł przybyć, aczkolwiek wysłał list. Wysłaliśmy także do pana posła Warchoła. On jest wiceministrem sprawiedliwości, ale jest posłem z tej ziemi, bardzo zainteresowanym i bardzo aktywnym na tym terenie. Wysłaliśmy także protest do mediów. Oczekujemy, proszę Państwa, na kompetentne informacje od zaproszonych tutaj gości. Dziękuję bardzo. Widzę tu jeszcze producentów miodu, którzy swoją pasiekę mają w bardzo bliskim sąsiedztwie. Ceramiki. Witamy. I poproszę teraz panią wicemarszałek o zabranie głosu. Może pan. Nie, no to pani jest gościem honorowym. Pierwszy. Może pani siedzieć. Szanowni Państwo, ja dziękuję pani sołtys za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, dlatego że tutaj widać. Narastają pewne niedopowiedzenia, które wzbudzają mnóstwo emocji. I te emocje powstają po Państwa stronie, ale i też po naszej stronie, gdyż no, wiele wypowiedzianych słów wymaga sprostowania. Samorząd województwa podkarpackiego przygotowuje i teraz w ubiegłym roku ogłosił, że będzie prowadził aktualizację planu gospodarki odpadami. Ten plan nie ma mocy sprawczej. Ten plan jest taką formą koordynacji wszystkich zamierzeń związanych z zagospodarowaniem odpadów, jakie produkujemy, a produkujemy ich coraz więcej. I w nie tak odległym czasie przypominamy sobie, że ceny naszych rachunków, nasze rachunki nagle zaczęły wzrastać. Ceny utylizacji naszych odpadów zaczęły się podnosić. Była ku temu pewna przyczyna, kiedy te firmy, które zajmują się utylizacją odpadów, ogłaszały przetargi, że przyjmą te śmiecie, ten, który im zapłaci więcej za ich utylizację. W związku z tym my płaciliśmy wyższe rachunki. Dlatego też pan minister klimatu, jak i my chcieliśmy w samorządzie wojewódzkim jakoś uspójnić ten proces i poznać, jakie są zamiary inwestycyjne związane z utylizacją odpadów w naszym województwie.
Z tego powodu zaproponowaliśmy aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zostało to przyjęte uchwałą zarządu w 2019 roku, natomiast ogłoszony został w pierwszej kolejności na stronie internetowej, została ogłoszona informacja, że w związku z aktualizacją tego programu my, podając formularz, zapraszamy wszystkie samorządy, czy wszystkich, do tego, żeby zgłosili, jakie mają plany inwestycyjne w województwie. I jednym z takich zgłoszeń było zgłoszenie firmy Arkan z Bud Głogowskich w Hadykówce. Takich zgłoszeń było 8, z czego 4 to były już samorządowe, bądź też spółki komunalne, ale też były prywatne i to są duże instalacje jak Polska, jak PGE w Rzeszowie. Więc wszystkie te inwestycje, które zostały zgłoszone, zostały zamieszczone w tym załączniku i poddane do publicznej wiadomości. Przepisy prawa wcale nas do tego nie zobowiązywały, ale my przyjęliśmy w samorządzie, że każdy etap będzie konsultowany ze społecznością. Był podany również, czyli przez kilka miesięcy trwał nabór wszystkich inwestycji i wszystkie zgłoszenia zostały poddane konsultacji, ogłoszone, żebyśmy wszyscy zobaczyli, co proponuje się w naszym województwie. Był termin, zostało to przyjęte w sierpniu, czyli zostało opracowane przez Departament Ochrony Środowiska, został przedstawiony projekt ogłoszony i zamieszczony na naszej stronie internetowej, ale na każdym etapie to, że jest aktualizacja, czy też są podejmowane kolejne etapy zmierzające do przygotowania planu gospodarki odpadami, jest podany do publicznej wiadomości we wszystkich mediach. Natomiast informacje merytoryczne są na naszej stronie internetowej. Był czas, miesiąc czasu, do 1 sierpnia tego roku, żeby zgłaszać w ramach konsultacji społecznej swoją opinię, czy jesteśmy zgodni, czy nie jesteśmy zgodni. Natomiast samorządy miały ten czas wydłużony do 5 sierpnia. Czas konsultacji ten etap został zakończony, natomiast protest, jaki wpłynął od mieszkańców Hadykówki, już był po terminie, czyli po tym terminie, który żeśmy przygotowali. Jednocześnie prezydent Przemyśla zgłosił, że on chciałby zamieścić w naszym planie również taką spalarnię odpadów. Włączyliśmy, to była inwestycja dodatkowa, więc włączyliśmy do naszego planu, który jest teraz ponownie procedowany, czyli ponownie trwają konsultacje społeczne. Więc jeżeli państwo nie wyrażacie takiej zgody, żeby zamieścić w planie inwestycyjnym wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, należy złożyć odpowiednie pismo bądź czy też protest w terminie, który jest wskazany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Jest to termin od 28 września do 20 października. Więc jeżeli państwo nie chcą, to musicie w tym terminie, a nie poza tym terminem, ponieważ jest to taki normalny proces, my, żebyśmy mogli procedować zgodnie z tym, co my utrzymujemy, należy w tym terminie złożyć. Ja wiem, że został złożony, ale nie został złożony po pierwszym terminie i przed ogłoszeniem drugiego terminu, więc nie w procedurze. Procedura trwa do 20 października,
Zatem Państwo musicie taki proces złożyć w terminie od 28 września do 20 października. To jest drugi okres konsultacji społecznych planu inwestycyjnego. Jednak umieszczenie w takim planie inwestycyjnym to jest informacja, że takie zamiary są. Ale zamiary do realizacji inwestycji to jest jeszcze długa sprawa, jest jeszcze długa droga. To, że jest umieszczony w planie, to tylko oznacza, że ktoś ma taki zamiar, że wyraża taką intencję. Natomiast wcale to nie oznacza, że ta intencja zostanie zrealizowana. To, czy może tutaj powstać spalarnia, to nie tylko zależy od Was, bo jeżeli Wy w terminie, w procedurze złożycie taki protest, to ich nie będzie. Po to dajemy do publicznej konsultacji, żeby usłyszeć głos mieszkańców, jeżeli mieszkańcy nie chcą, ze względu na różne uwarunkowania, to takiej spalarni nie będzie. Natomiast decyzja, w ogóle w Polsce decyzję o powstaniu takich spalarni podejmuje minister klimatu. Mamy doświadczenia z ubiegłych lat, kiedy śmiecie wędrowały z odległych w Polsce województw, nawet na Podkarpacie, co też wpływało na wysokość naszych rachunków ze śmieci, jakie płaciliśmy. Więc, żeby takich sytuacji nie było, minister klimatu podejmuje ostateczną decyzję, gdzie powstaną spalarnie, bo one mają powstać tam, gdzie śmiecie są produkowane, a nie wędrować po całym kraju, czy też być sprowadzane z zagranicy. Więc to jest decyzja, to jest instrument ministra. On nie tylko bazuje na naszych planach gospodarki odpadami, on tworzy własny instrument, własny plan inwestycyjny. Aczkolwiek na każdym etapie są konsultacje. Są konsultacje z mieszkańcami, są konsultacje z samorządami. Więc nie ma czegoś takiego, że chce się narzucić. Tu inwestor wyraził wolę, natomiast Urząd Marszałkowski nie miał żadnych podstaw, żeby tą wolę zapisać. On daje do konsultacji, do wyrażenia opinii społecznej, opinii samorządowej na temat, czy wyrażają zgodę na taką spalarnię w swojej miejscowości. To, żeby była jasność, jeżeli wpłynie protest w terminie razem z ogłoszeniem, tak jak zostało to w obwieszczeniu zapowiedziane, on będzie wzięty pod uwagę i takiej spalarni nie będzie. Natomiast druga sprawa to jest realizacja takiej spalarni, która jest spalarnią kosztowną i samorząd wojewódzki nie przewiduje żadnego dofinansowania do tego typu inwestycji. Dlatego ten typ inwestycji jest bardzo kosztochłonny. Koszty są bardzo duże, dlatego że wymogi związane z ochroną środowiska są bardzo wysokie. Są to wymogi i krajowe, i europejskie. Jest spalarnia śmieci w Rzeszowie, w centrum Rzeszowa i nigdy nie było żadnej skargi, dlatego że są tak restrykcyjne i będzie jeszcze naprzeciwko drugie. To też jest centrum Rzeszowa. No nie takie centrum. No to proszę powiedzieć, że jest to w terenie całkowicie zamieszkałe. Nie ma skarg. Więc koszty takiej inwestycji są naprawdę bardzo wysokie. Więc jeżeli już decydują się, najczęściej te inwestycje, które zostały zgłoszone do naszego planu inwestycyjnego, to są duże firmy, które już zajmują się tego typu działalnością. Gdyż rentowność inwestycji no, nie jest do osiągnięcia, naprawdę jest
na samym początku bardzo niewielką. Więc żeby ją osiągnąć, to musi się przerabiać bardzo wiele odpadów. Więc to jest jeszcze ten aspekt, że nie ma możliwości, żeby w terenie zamieszkałym składować jakiekolwiek odpady. To nasze prawo nie przewiduje takich sytuacji. I dlatego wszystkie te instalacje są niezwykle kosztowne i nie ma aż, jak widzimy, na całe województwo 8 inwestycji, w tym ta w Hadykówce, która była, prawda? Są 4 samorządowe. Więc sięganie, nie ma możliwości też sięgania po pieniądze zewnętrzne. Takie pieniądze trzeba wyłożyć samemu. Więc uzyskanie takiej rentowności to wymaga naprawdę dużej mocy przerobowej. Natomiast ta moc przerobowa w Hadykówce była jedną z najmniejszych. Jeżeli będą jakieś pytania, bo starałam się w jakiś taki sposób bardzo jasny tutaj wyrazić, że w tym momencie, jeżeli Państwo nie chcecie, to trzeba złożyć do Urzędu Marszałkowskiego. Ja zostawię tu wszystkie informacje Pani Sołtys, żeby ona złożyła w terminie wtedy, kiedy jest ogłoszone, że są konsultacje społeczne w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do pytań, pozwólcie Państwo, że jeszcze oddamy głos Panu Wójtowi, żeby miał też możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Sołtys, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy wsi Hadykówka i też może okolicznych. Spotykamy się na polu, bardzo przyjemna atmosfera, aczkolwiek szum samochodów mówi o tym, że jesteśmy przy trasie 9. Chciałby się powiedzieć, gdzie jest inwestor. Chciałby się powiedzieć, że pewnie już buduje spalarnię po sąsiedzku. Ale tak buduje spalarnię, jak i uruchamia cegielnię. Prawda? Już drugi rok inwestuje, tylko go nie widać, oprócz czasami zamiatania i tam jego samochodu. I tak samo będzie z jego spalarnią. To, że on ma takie plany, bo to nie są żadne plany wojewódzkie, to on chciałby. To są jego marzenia, ale jego marzenia nigdy się nie ziszczą. Bo po pierwsze to duże pieniądze, po drugie to zgoda społeczeństwa, bo ciągle jesteśmy na etapie tylko konsultacji społecznych. Również ze strony Urzędu Gminy stosowne pisma do Urzędu Marszałkowskiego zostały skierowane. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z Departamentem Ochrony Środowiska. Także spokojnie, szanowni mieszkańcy, on sobie może planować jedno, a my zrobimy drugie. Niezależnie od ostatecznych gdyby decyzji, to i tak wiele dokumentów musi przejść przez moje biurko. I zaręczam, że żadnego pozytywnego uzgodnienia, decyzji i tak dalej dla niego w tej materii nie będzie. On wie, że ma tu produkować cegłę, ewentualnie mając takie rozległe tereny, mógłby produkować prąd poprzez panele fotowoltaiczne. A więc Pani Marszałek powiedziała wszystko. Jest czas otwarty, bo mój protest, który poszedł, pismo mam przed sobą kopię, Wasz protest, który trzeba zaktualizować w tym przedziale czasu, który jest w tej chwili otwarty, to jest nasz obowiązek i ja to osobiście dopilnuję. I rozumiem, że również mieszkańcy pod tym się podpiszą i taki protest pójdzie. Odbiegając jeszcze od tych dokumentów, które musimy zrobić dla świętego spokoju, żebyśmy wiedzieli, że wiemy, o co mu chodzi, wiemy, że szuka pewnie pieniędzy, jakieś, nie wiem, co by chciał tu zrobić w Hadykówce, to my zrobimy swoje. Są procedury, jest prawo, które będziemy po prostu też przestrzegając, trzymać tego inwestora, żeby się zajął swoimi sprawami. Definitywnie, żeby krótko, raz i na zawsze. To ponowne pisma protestujące składamy, tak mieszkańcy, tak Urząd Gminy, czy też jeszcze inne ekologiczne organizacje, które być może tu są i to jest nasz temat jeden. Gdyby kiedyś komukolwiek zachciało się ten temat drążyć, analogicznie postawa mieszkańców, rozumiem, pracowników Urzędu Gminy, przede wszystkim moja, jest jednoznaczna. Nie było spalarni tutaj,
nie ma i nie będzie. I taką przyjmijmy z dnia dzisiejszego taką dewizę. I to jest podstawa naszego tutaj bytu. Hadykówka jest zbyt piękną miejscowością, rozwijającą się miejscowością, duże plany pod względem możliwości budownictwa mieszkaniowego po obydwu stronach tej drogi krajowej, więc tu jest, gdzie indziej są problemy w Hadykówce. To jest problem przebudowy tej drogi, czy też budowy drogi szybkiego ruchu S9. To jeszcze mając pani marszałek, to pani coś na ten temat powie. To jest jeden problem. To jest ważny problem. Bo jeszcze raz powtórzę, spalarni tu nie było, nie ma i nie będzie. Chcemy, żeby w miarę możliwości była droga szybkiego ruchu, żeby ten ruch, który tu słyszymy, wyprowadzić z Hadykówki. Drugi problem, który mnie też i tutejszą społeczność, rozumiem, też jakby spędza sen z powiek pani marszałek, to chcieliśmy rozbudować tą szkołę. Nie tylko sala ćwiczeń, sala dydaktyczna, ale również boisko wielofunkcyjne. I to jest potrzebne. Tu jest młodzieży, przybywa powoli, ale jednak. W związku z tym ładna, dobra szkoła, dobre boisko, to nam bardzo potrzebne jest. Spalarnia nie. W związku z powyższym mówmy o tym i nic więcej. Jeszcze raz, żeby nie przedłużać naszego spotkania. Jeżeli będą pytania, to jestem do państwa dyspozycji. Ale moje stanowisko jest jednoznaczne. Nie da, nie było i nie będzie tutaj spalarni śmieci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, aż tyle protestów nie trzeba. Wystarczy Wasza wola. Pani Sołtys to wszystko zadba o Was, żebyście podpisali, że nie chcecie spalarni. I nie będzie. Zostanie wykreślona z tej listy inwestycji, które zostały zgłoszone, bo to jest lista zgłoszeń z całego województwa. Ale wracając teraz do innych problemów, Hadykówki, o które podjął pan wójt. Faktycznie została już ogłoszony, został przetarg na koncepcję obwodnicy Kolbuszowej. Ale wiemy, że jest duży problem z tą drogą krajową numer 9, jest bardzo duże obciążenie ruchu. No i w związku z tym spada też bezpieczeństwo na tej drodze. Ja wiem, że macie tu wspaniałych strażaków, którzy są zawsze gotowi pomóc i wielokrotnie pomagają, za co jesteśmy wdzięczni. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim strażakom, że w każdej sytuacji są gotowi nam pomagać. Ale naszym zadaniem też jest są inwestycje, które mają zabezpieczyć i stwarzać dobre warunki do mieszkania, tak w Hadykówce, jak i w innych takich ładnych miejscowościach naszego województwa. W związku z tym również przystąpiliśmy do działań na rzecz wyprowadzenia tego ruchu krajowego na inną drogę, na budowie w nowym przebiegu drogi krajowej o parametrach drogi ekspresowej między Rzeszowem a jeszcze aż w okolicach Tarnobrzega by się łączyła z inną drogą ekspresową, która w tym momencie też jest dokumentacja w przygotowaniu. To jest droga S74, która będzie wbiegała aż do Niska. Więc chcemy, żeby ten ruch wyprowadzić na innego typu drogi, bo one są potrzebne i dla naszego bezpieczeństwa, ale też dla naszej gospodarki. Ta część województwa ma szansę na nowoczesny przemysł, a przemysł potrzebuje dobrej infrastruktury. I taką dobrą infrastrukturę będziemy budować. I obwodnica Kolbuszowej ma już niedługo powstać, w 2026 roku. No niestety planowanie w naszym kraju zgodnie ze wszystkimi przepisami krajowymi jest dosyć długie, więc zawsze to planowanie jest dłuższe niż sama budowa. Natomiast teraz do naszego planu i do naszej strategii, którą chcemy uchwalić w najbliższy poniedziałek przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, przewidujemy drogę krajową numer 9. Ona również będzie wprowadzona w plany krajowe. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale my jako samorządy z panem wójtem, z panem starostą
chcemy, żeby ten proces przyspieszyć. I dlatego my o to zabiegamy, konsultujemy, poddajemy różne propozycje do rozważenia, żeby jak najszybciej wyprowadzić ruch z drogi krajowej, a ta droga miałaby wtedy rangę drogi wojewódzkiej. Ona ma rzeczywiście jest bardzo ważna i jest dobra jakościowo zrobiona, ale niestety obciążenie ruchem jest duże. Planujemy też, że ta droga S19, która będzie szła przez Nisko aż do, na tym odcinku aż do Rzeszowa, bo ona jest w dużej mierze gotowa, ale też w ostatnim roku wiele inwestycji, wiele budowy zostało rozpoczęte, ona przejmie część ruchu, dlatego że często jest to ruch z Warszawy. Więc ten ruch z dalszych stron przejmie tamta droga, więc już w niedługim czasie powinniśmy odczuć ulgę. Ale w najbliższym dziesięcioleciu chcemy mieć zarówno obwodnicę Kolbuszowej, jak i też drogę ekspresową S9. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Proszę Państwa, oddam zaraz głos do osób, które chciałyby zadać pytanie, ale skorzystam z prawa pierwszeństwa i zaapeluję i do Pani Marszałek, i do Pana Wójta, aby ten sprzeciw przeciwko powstaniu instalacji rozciągnęli także na ewentualne wysypisko śmieci, bo tu jest wyrobisko głębokie, które też jest przedmiotem zakusów na różne działania typu właśnie składowania odpadów i czasami obawiamy się, czy no dobrze, spalarni nie będziemy mieli, ale za to będziemy mieli wysypisko. Czy Państwo są w tej chwili w stanie zadeklarować, że nie będziemy mieli również wysypiska? W żadnym momencie. W każdej sytuacji liczy się głos społeczeństwa i samorządów, a teraz daję panu wójtowi, żeby deklarację złożył. Szanowni Państwo, przez minione lata pojawiały się tutaj na terenie Charykówki, Cmolasu, czy też w mediach niektórych informacje, że tutaj będzie albo wysypisko śmieci rzeczywiście w tym wyrobisku, albo składowisko eternitu, albo pojawił się producent styropianu, więc generalnie moje stanowisko było na nie i takie ono pozostanie na terenie Chadykówki, czy to jest wyrobisko, czy w ogóle ceramika, czy Chadykówka, nie będzie ani wysypiska, ani składowiska, ani spalarni. Mamy zawsze czas na protest. Mam zawsze jeszcze w biurku pieczątkę i długopis w kieszeni i wiele z tych inwestycji muszę opiniować. Muszę dawać wskazanie lokalizacyjne, jeżeli by się chciało. A jeżeli nie dam, to znaczy, że będzie miał inwestor problemy. Szanowni Państwo, to są, jeżeli są w ogóle tacy inwestorzy, którzy by chcieli szybkie pieniądze zrobić. Nie w Chadykówce. Podkreślam to wszem i wobec. Dopóki będę wójtem, nie ma możliwości. I będę z Wami na każdym etapie współpracował, również na etapie protestów, jakie ewentualnie będą potrzebne. Także tutaj jednoznacznie nie ma innej opcji. Charykówka ma być czysta. Dziękuję. Bardzo proszę, kto chciałby zadać pytania, tylko tematycznie. Mam pytanie do pani wicemarszałek. Dlaczego nie został Urząd Gminy Cmolas powiadomiony o tym, że jest projekt budowy spalarni w naszej miejscowości? Bo my jako mieszkańcy nie mieliśmy możliwości dowiedzenia się o tym, bo nikt nie śledzi biuletynu informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego, czy tam taka informacja się pojawiła. To chyba nie działa. Jest, już działa. Więc o aktualizacji planu gospodarki odpadami, ja powiedziałam, że każdy proces, każdy etap, bo jest wiele etapów do tego, ten pierwszy etap już został uspołeczniony. Podawany jest fakt, że
już taki projekt jest zamieszczany, jest podawany do wszystkich mediów. Również podawany jest do wszystkich samorządów, czyli do wszystkich mediów, radia, telewizji, że jest do wglądu albo w urzędzie na miejscu, albo na stronie internetowej. I to jest każdy etap, na każdym etapie taka informacja się pojawia, w jaki sposób my procedujemy. Dlatego to są długie procesy, wieloletnie. Więc wszystkie urzędy, wszystkie samorządy wiedziały i samorządy również mają możliwość składania swojej opinii. Czy możemy poprosić pana wójta o odniesienie się do tej informacji? Ja wyłączyłam. Szanowni państwo, więc mam przed sobą plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, więc do roku 2030. I w tym to obrębie czasu różne pomysły się mogą pojawiać. Jest dzisiaj taki rzeczywiście problem, że wiele informacji jest zamieszczanych na stronie internetowej województwa. I bo dawniej to płynęło pismo, prawda, na biurko wójta, burmistrza. Dzisiaj jest ten problem i czasami się można po prostu minąć, przeskoczyć termin, ale co nie znaczy, że po tym terminie nie można też składać protestów. Co ja zrobiłem natychmiast, jak tylko się dowiedziałem, że zamiar tego inwestora takowy jest. Także stosowne pisma ode mnie do Urzędu Marszałkowskiego poszły. I w związku z powyższym reakcja była natychmiastowa. Mamy czas otwarty na dalszym ciągu na protesty czy też odwołania. Jeszcze ja chciałam uzupełnić, że termin konsultacji społecznych, wypowiadania się przez społeczność był do 1 września, natomiast samorządy miały dłuższy termin. No dlatego, że mają sposób, także dłuższy termin. Także wszystko zostało w terminie zgłoszone. Mam jeszcze pytanie, czyli Urząd Gminy wiedział w tym terminie o tym, co było możliwość na złożenie protestu? Ja tego nie wiem. Informacja jest dla wszystkich. Chcemy konkretnie wiedzieć, czy wiedziane było, czy nie. Informacja jest dla wszystkich. To nie jest tak, że my tam wpiszemy konkretnie. Informacja jest podana do wszystkich samorządów. Szanowni państwo, ja osobiście to dowiedziałem się z ust pani Soltys. Prawda mi, któryś z radnych podpowiedział, że jest na stronie. I natychmiast stosowne działania żeśmy podjęli. Ale szanowni państwo, to jest skierowane do wszystkich samorządów. Czyli gmina nie dostaje pisma, dostaje tylko taką informację, jaką my wszyscy dostajemy. Możemy sobie w BIP-ie przeczytać na stronie urzędu. Tak, ale to, że jest ogłoszenie, że można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego, jest podane we wszystkich mediach. W tych mediach zwyczajowych, do których podajemy. Czyli my informujemy w mediach, w gazetach, w innych mediach, że jest dostępne na stronach Urzędu Marszałkowskiego bądź w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Informujemy też samorządy, ale nie jest to zaproszenie takie imienne, że tam piszemy wójt Eugeniusz Galek, tylko no, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, do wszystkich. Dlatego, że samorządy mają wydłużony termin składania tutaj, opiniowania tych dokumentów. Ja rozumiem, że to jest procedura... Procedura przez nas przyjęta. W naszym prawie polskim tak to wygląda. Nie, to jest procedura przez nas przyjęta, dlatego że prawo nas nie zobowiązuje do konsultacji na każdym etapie. To jest procedura przyjęta przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. No rozumiem, natomiast faktem jest, że gmina po prostu miała możliwość się dowiedzieć w taki sam sposób, jak my tutaj wszyscy zebrani. Czyli jak przeoczyliśmy na stronie, no to się okazuje, że ktoś termin jest. Ale ja myślę, że sam proces, samo procedowanie, powiedzieć, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy jakakolwiek inwestycja może pójść dojść do skutku. Ona nie może dojść do skutku bez zgody samorządu, bo nawet jakiekolwiek zezwolenie, pozwolenie wymaga decyzji wtedy wójta. No zdarza się i nie można mieć do nikogo pretensji o to, że jak jest zamieszczone na stronie internetowej, to nie śledzi tak od razu, bo ma na to czas
dłuższy. Ma na to czas co najmniej miesiąca czasu. Jest ogłoszenie do kiedy. I bardzo często jest tak, że to w ostatni dzień wpływają te wszystkie informacje, więc nie można mieć pretensji, że nie było to pierwszego dnia, a ostatniego, bo taka jest, no, sami Państwo wiecie, że jak mamy jakiś termin, to często ostatniego dnia też wystarczy. Ale przyzna Pani Marszałek, że sposób konsultowania się ze społeczeństwem, nawet jak to jest w ramach pewnej dobrowolności, jest dość kuriozalny, bo czy mamy rozumieć, że my codziennie mamy wchodzić w PIP Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu, nie wiem, Starostwa Powiatowego, jednego ministerstwa, drugiego ministerstwa, żeby przekonywać się, czy przypadkiem nas urząd czymś nie zaskakuje? Szanowni Państwo, sam Pan pracuje w urzędzie i Pan doskonale zna procedury urzędowe i dlatego uważam, że bardzo złośliwie Pan siebie pyta, ale ja wyjaśnię. Więc nie ma. My przyjęliśmy procedurę, żeby każdy etap był wiadomy społecznie. Przyjęliśmy sami. Prawo od nas tego nie wymaga. Prawo wymaga od nas na samym końcu, na efekt finalny. Ale my przyjęliśmy sobie, że każdy etap będziemy, chcemy znać głos osób. Nie ma takiej możliwości, żeby urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego jeździli po wszystkich wioskach województwa podkarpackiego. Nie ma takiej. Takiej praktyki nie znam. Nie ma nigdzie w Polsce takiej praktyki. Więc podanie do wszystkich mediów informacji, że można przeczytać, jest powszechnie stosowaną konsultacją. Powszechnie. Więc jest informacja, że można. Nie ma takiego. Wszystkie samorządy lokalne, czyli powiatowe, gminne, otrzymują informację, że jest aktualizacja planu, że można się w szczegółach zapoznać na stronie internetowej. Dostęp do internetu jest raczej powszechny. No być może, ja nie wiem, być może, że jest to ograniczone w Kadykówce, ale zwykle jest powszechny, że jeżeli mamy informację, że jest na stronie internetowej, bądź można pojechać, bo nie wszystko można zrozumieć, co w tym urzędowym języku jest zapisane. Więc jeżeli można pojechać, bądź zatelefonować, podany jest kontakt, gdzie można uzyskać informacje, to uważam, że to jest naprawdę bardzo dużo konsultacji i bardzo dużo podania do wiadomości, że jest możliwość ustosunkowania się, jest możliwość wydania opinii przez społeczność. Więc dla mnie to jest naprawdę niezrozumiałe, że jeżeli my podaliśmy listę wszystkich intencji wojewódzkie do publicznej wiadomości, ogłoszone zostało w mediach, że można przeczytać i w którym miejscu, w jaki sposób można się o tym dowiedzieć, no budzi zastrzeżenia. To dla mnie jest bardzo po prostu, no, do tej pory nigdzie nie spotkałam się, a bardzo powiedzieć jestem otwarta na wszelkie tutaj konsultacje, na wszelkie spotkania. Nigdy mi się nie zdarzyło, że jeżeli ktoś mnie o coś poprosił albo zapytał, żebym pozostawiła bez odpowiedzi, że taki zarzut jest kierowany. Dla mnie to naprawdę, no, jest dziwne. Pani sołtys do mnie zadzwoniła i sama może powiedzieć, że no, ani naprawdę nie miałam ani chwili wahania, żeby się do sprawy podjąć, żeby tu do Państwa przyjechać. Więc no, dla mnie to jest bardzo dziwne. Tutaj no, składanie powiedzieć pretensji do Urzędu Marszałkowskiego, że my chcemy na każdym etapie podawać do publicznej wiadomości i robimy to w sposób no, ogólnie praktykowany w Polsce. A że robimy to więcej niż inne województwa, to no, budzi u Was zastrzeżenia. To naprawdę no, dziwne jest dla mnie. No, przepraszam, że za te emocje, ale naprawdę dużo staranności tutaj wkładamy, żebyście Państwo mogli wiedzieć, zapoznać się, zaopiniować, żebyśmy mogli ze sobą w jakiś sposób współpracować, ale to nie jest takie proste, żeby chcieliście Państwo dzisiaj spotkanie, to naprawdę nie było żadnego problemu, żeby z Państwem być i rozmawiać na te tematy.
Pani marszałek, pani się orientuje, ile ten załącznik, gdzie pojawiła się informacja o Hadykówce, ile liczy sobie stron? Czy pani się orientuje? I na której stronie jest informacja o Hadykówce? Wie pan co, ja nie bardzo rozumiem, do czego pan zmierza i do czego zmierza ta dyskusja. No bo proszę panią, jeżeli ja pani się nie orientuje... Ja mam wniosek i proszę pana, orientuję się. No i mamy wniosek przy sobie i naprawdę ja nie wiem, do czego zmierza dyskusja z panem. Jeżeli pan chce się zapoznać, to po prostu zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, może pan przedyskutować wszystkie sprawy. Natomiast tutaj ja nie wiem, do czego zmierza ta rozmowa. Nie, bo jeżeli pani się... Gdyby pan się określał, ale proszę pana, orientuję się, więc gdyby pan się określił, jaki jest cel i co by się chciał pan dowiedzieć, czego pan nie wie. Proszę panią, chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli pani nie do końca się orientuje, ile liczy... Proszę pana, ja się orientuję i mam przy sobie. Na której stronie jest informacja o Hadykówce? Mam wszystko przy sobie, proszę pana. Także proszę mi tutaj nie zarzucać, że ja nie mam wiedzy, bo ja wiedzę mam, proszę pana. I ja też w tym uczestniczę. Proszę więc pana. Ja proszę, niech się pan określi, jaki jest cel tej rozmowy, jaki jest cel tutaj tego typu pytań. Ja mówię panu, że się orientuję, znam i mam przy sobie. To trudno wymagać, pani pozwoli, że ja dokończę. To trudno wymagać od mieszkańców, aby taki dokument studiowali wnikliwie i dowiadywali się, że na 83 stronie jest informacja o Hadykówce. A to nie jest jedyny dokument. Sto kilkadziesiąt stron. Są jeszcze inne dokumenty, ponad 200 stron. I to miałby być ten tryb skutecznej konsultacji. Przepraszam. Proszę pana, proszę złożyć propozycję innego typu konsultacji, jeżeli jest podane dla mieszkańców, dla wszystkich samorządów, podane jest informacja, pod jakim numerem telefonu, pod jakim adresem można dowiedzieć się, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie. Pani marszałek, pozwolę sobie zadać pytanie o same konsultacje, bo bardzo dużo na wstępie mówiliśmy właśnie o konsultacjach. No konsultacje moim zdaniem z założenia mają pozyskanie pewnej opinii. Jeżeli konsultacje są adresowane do społeczeństwa, a do społeczeństwa nie trafiają, to znaczy, że jest błąd gdzieś w mechanizmie samych konsultacji. Okej, w porządku, pani wspomniała, że to jest coś dobrowolnego. Jeżeli dobrowolne, no to woli tutaj nie widzimy niestety, przepraszam, bo konsultacje nie trafiły. Zapytam wprost, czy konsultacje były adresowane do Urzędu Gminy w Smolasie, bo pani ogólnie powiedziała, że do samorządów. Czy do Urzędu Gminy w Smolasie były adresowane konsultacje i w jakiej formie? Czy tylko w formie biuletynu, który mają sobie wyszukać właśnie urzędnicy w Urzędzie Gminy? Także zapytam właśnie, poproszę o precyzyjną informację, w jakiej formie była komunikacja o konsultacji. Kolejna rzecz. Pani wspomniała, że pani była otwarta na informacje, na sugestie i tak dalej od mieszkańców. No mieliśmy czas do 1 sierpnia, tak? Ten termin minął. Pani rozmawiała z panią Sołtys w momencie, kiedy już się mleko wylało. Także sam sens konsultacji tutaj został zachwiany, bo konsultacje, użyła pani słowa, że są powszechne. Powszechne, czyli adresowane do każdego, obejmującego, tak? Obejmujące każdego. Sposób komunikacji, nawet jeżeli to jest forma dobrowolna, tej woli tutaj nie pokazuje. Kolejne pytanie, które chciałem zadać. Pani wspomniała o obwieszczeniu, że w formie obwieszczenia gdzieś jest informacja zamieszczana o tym procesie całej spalarni. Nazywam to ogólnie spalarni. Gospodarki odpadami. Gdzie takie obwieszczenie możemy znaleźć? Czy jesteśmy w stanie wrócić do tego z punktu, nie wiem, widzenia Kowalskiego, czy to jest łatwe do odnalezienia, do sprawdzenia i czy jest łatwa komunikacja jakaś zwrotna w związku właśnie z tym obwieszczeniem? Kolejna rzecz, o której pani wspomniała, że mamy ponowne konsultacje. Czy one są również w jakiś sposób, nie wiem, czy w BIP-ie, czy w jakiejkolwiek innej formie zakomunikowane? Kwestia terminów, które obowiązują właśnie w tych konsultacjach. Gdzie mamy szukać tej informacji? I jak już jestem przy głosie, zapytam jeszcze o jedną rzecz istotną, bo też długo pani mówiła o tym, że koszty
też powiem ogólnie i w uproszczeniu, spalarni są to bardzo duże koszty, że wymagają wyłożenia przez inwestora jakichś polecanych wyników, że urząd nie partycypuje tutaj w takiej inwestycji. W związku z tym, na jakiej podstawie dopuszczamy w ogóle do takich procedur firmę właściciela, nie wiem, właściciela, użytkownika gruntów, który zalega gminie samych podatków, kilkaset tysięcy, pan wójt pewnie będzie mógł podać bardziej precyzyjną informację, ile tych pieniędzy zalegamy, gdzie na informacji o tym przedsięwzięciu wiemy, że tam są grube pieniądze do wyłożenia i my takiego niepewnego inwestora dopuszczamy do zarejestrowania w Urzędzie Marszałkowskim jako potencjalnego dużego inwestora. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jakie pieniądze nam zalega na dzień dzisiejszy właściciel tych gruntów? Szanowny panie, wyrażenie woli przez inwestora nie wymaga tutaj badania, gdyż to, że wyraża wolę, to nie znaczy, że cokolwiek zrealizuje. Żeby cokolwiek zrealizować, to musi mieć na to odpowiednie, musi spełnić odpowiednie wymogi formalne, prawda? I to nie u nas, tylko zaczyna od gminy. Więc i tak jak powiedziałam, projekt planu gospodarki odpadami to jest wyrażenie woli, kto chce jakie inwestycje w województwie realizować i to jest ogłoszone. Natomiast obwieszczenie, jedynie informacji publicznej jest zarząd województwa podkarpackiego. Na podstawie artykułu 39 ustęp 1 oraz artykułu 54 ustęp 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczone w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pozycja 283 z późniejszymi zmianami. Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości. Punkt 1. Uchwałę nr 32 łamane przez 858 łamane przez 19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przystąpił do opracowania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego do roku 2022. Punkt drugi. Postępowanie, którego przedmiotem projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego do roku 2022 wraz z załącznikiem, w którym jest plan inwestycyjny oraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko prowadzony jest na podstawie artykułu 37 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach zamieszczone w Dzienniku Ustaw Prosiłabym o lepszy mikrofon, bo do czytania mam jeszcze tak na pół godziny. Ja bardzo przepraszam, ale to jest odpowiedź na pytanie. Ja nie podejmowałam tego tematu, więc żeby odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, żeby nie przedłużać, więc przeczytam wszystko w szczegółach. Więc ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczone w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, pozycja 283 z późniejszymi zmianami. Aktualizacja nie obejmuje zmiany zapisów załącznika nr 4 do planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego do roku 2020 roku przyjętego uchwałą sejmiku z 5 stycznia 2017 roku. Zgodnie z artykułem 36 ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach zamieszczony w Dzienniku Ustaw 2020 roku, pozycja 797 z późniejszymi zmianami, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami uchwala Sejmik Województwa Podkarpackiego. Punkt 4.
zakres projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego z 2022 wynika, iż z artykułu 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach zamieszczone w dzienniku ustaw itd., itd., projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego zawiera elementy, w którym mowa w artykule 51 ust. 2 z uwzględnieniem artykułu 52 ustawy z dnia 3 października 2008 roku. Ja wam troszkę oszczędzę, więc przejdę troszkę dalej. Z treścią wyżej wymienionych dokumentów można zapoznać się. Pisze w obwieszczeniu. W budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ulica Lubelska 4 w Rzeszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i podane są 3 numery telefonów. Bądź na stronie internetowej bippodkarpackie.pl, Samorząd Województwa Podkarpackiego, informacje o środowisku w zakładce Gospodarka Odpadami, w zakładce Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Uwagi i wnioski do projektów wyżej wymienionych dokumentów może składać każdy w terminie od 28 września 2020 roku do dnia 20 października 2020 roku. Punkt 1. W formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski i tak dalej, Departament Ochrony Środowiska, bądź ustnie do protokołu w budynku Urzędu Marszałkowskiego, bądź na adres mailowy środowisko@podkarpackie.pl. Bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z artykułem 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub warunki złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Więc to wszystkie warunki podane są do publicznej wiadomości. Zatem wszyscy, zarówno informacje można przeczytać, można się zapoznać. I tak jak powiedziałam wcześniej, można ustnie, można elektronicznie, można telefonicznie, można przyjechać, więc każda forma, jaka jest dostępna przez mieszkańców, jest możliwa. Natomiast informacja na każdym etapie jest podana do publicznej wiadomości, zarówno przez wszystkie media, jak również przekazywana jest do wszystkich samorządów lokalnych, gminnych, powiatowych. Natomiast tutaj, jeżeli inwestycja budzi jakieś emocje, to po prostu... Tak, proszę. Proszę, nie szukaj mnie obrazi, bo ja tak słyszę, że to puściłem. Dziękuję bardzo. Tak. W gminie to przeczytał. Ale ja nie wiem, czy w gminie ktoś przeczytał. Nie do pani mamy. No nie ma, to pani nie mamy. Tylko do wójta, żeby się dowiedzieć, czy któryś z pracowników to przeczytał. Bo wszyscy mówili, że nic nie wiedzą na ten temat. Bo proszę panią, uratowało nas szczęście, że ktoś... Jest to od marca 2019 roku. A tak to informacja. Na dzień dzisiejszy przegrani, tak? Bylibyśmy przegrani, uratował. Ale jest zapewnienie, że nie będzie. Ja jestem od urodzenia mieszkanką Hadykówki. Powstała ceramika, pracowałam. Ale pani marszałek już powiedział. Ja powiedziałam w laboratorium i było. Zasoby gliny są na 100 lat. Więc nie można zasypywać dołu, bo tam ktoś może zmienić jakimś śmietniskiem, nie? Jeżeli tak, więc proszę tak powiedzieć do inwestora, że jeżeli oczywiście zainwestował, kupił,
niech powstanie ta ceramika, jeżeli te zasoby tak dobre, jak w stosunku nawet jak kupmy się dalej. To była naprawdę w laboratorium, była naprawdę dobra glina. Hadykówka kwitła. Niech zainwestuje, powstanie ta ceramika. Musi coś zainwestować, nie? I mamy zapewnienie, więc możemy tylko podziękować, bo uważam, że trzyma za słowo panią marszałek, pana wójta, że nie będzie spalarni, nie będzie śmietniska, więc nie róbmy to złośliwie, że tam od artykułów jest sołtys, są radni i tylko możemy podziękować i trzyma za słowo i podpowiedzieć do pana inwestora. Niech będzie ceramika, która tak kwitła, hadykówka kwitła. I co możemy się teraz przeciwiać i jakieś tam artykuły czytać, jest sołtys, są radni. Także możemy podziękować i trzymamy za słowo, że to będzie coś, co powiedzieli, że nie będzie. Ale niech powstanie pani, ceramika. Ja powiedziałam, że ważne jest, żeby w terminie, ja zostawię no pani sołtys, to są terminy, żeby to złożyć w terminie. Został złożony protest poza terminem. Żeby złożyć terminy. Natomiast wie pani, odnosząc się do hadykówki i do cegły, przecież budownictwo mieszkaniowe kwitnie, przecież potrzeba, jest dużo różnych cegielni. Na pewno atrakcyjność tego miejsca z punktu widzenia rozwinięcia tego typu inwestycji jest bardzo duża. Więc no, miejmy nadzieję, że taki inwestor jest, natomiast my jako samorząd województwa na pewno możemy zachęcać, ale no, to już są prywatne inwestycje. Ja powtórzę jeszcze jedno pytanie. Jeżeli by ten pan z Przemyśla, który się zgłosił, który nam uratował, można powiedzieć tak, nasze środowisko, bo ten poprzedni termin przepadł. Także nie mamy do pani złości absolutnie, do pani żadnej. Mamy po prostu takie rozczarowanie w naszych sercach, wszystkich mieszkańców, że nikt z władz gminy, ani nasz włodarz, pan Eugeniusz Galet, ani nasi radni, nie poinformowali mieszkańców, że jest taka inwestycja. I o to mamy żal. Do pani nie mamy absolutnie żal. Dziękujemy, że pani przyjechała, że nam pani to wszystko przedstawiła. Mamy po prostu żal, bo my prości ludzie nie czytamy internetu codziennie, nawet nie kupujemy codziennie gazet, bo nie mamy nawet na to czasu, żeby przeczytać gazetę. Ludzie pracujący. Tu mamy troszeczkę żal, że nie wiedzieliśmy o pierwszym terminie. Możemy dzisiaj dziękować Bogu, że się pojawił inwestor i że mamy następny termin. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więc materia jest skomplikowana i naszą rolą jest, żeby sobie nie komplikować życia. Czasami również i ten urzędnik, gdyby jakiego by szczebla nie był, też jest tylko człowiekiem, prawda? I trzeba wiedzieć o tym. Tym niemniej, na każdym etapie realizacji inwestycji jest możliwość oprotestowania. I to jest oczywiste, to jest prawo o tym mówi. Także proszę spokojnie, to nic by nie przepadło, bo od planu, ja przepraszam, najmocniej, mówię szczerze, od jego zamiarów, marzeń do zrealizacji inwestycji to jest bardzo, bardzo daleka droga. Nie będę szczegółów mówił, bo kiedyś, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to owszem, tak, ale proszę mi wierzyć, że na każdym etapie można protestować, można odwołania składać, bo tak mówi prawo. W związku z powyższym, ja jeszcze chciałem odpowiedzieć panu radnemu, prawda, co do podatku. Ja boję się o szczegóły mówić, nie wiem, czy to nie jest objęte tak zwanymi danymi wrażliwymi, ale prawdą jest to, co pan powiedział. Także tutaj niech się zajmie obowiązkami wobec tego społeczeństwa, wobec urzędu. Szanowni Państwo, ja myślę, że ważniejszym będzie to, co już zostało powiedziane, żebyśmy raz jeszcze swoje zrobili, bo myśmy z urzędu już pisma poszły. Ja to powiedziałem przed chwileczką. Ale również jeszcze raz niech nasze spotkanie będzie tą prośbą, bo bez pomocy pani marszałek, bez pomocy pana posła, którzy to ludzie zawsze nam pomagali tym czy innym
sposobem w tej czy innej miejscowości bez ich pomocy, to ani nie będzie rozbudowy tej szkoły, ani nie będzie po prostu tego placu zabaw, czyli boiska wielofunkcyjnego. Warto, żebyśmy w zgodzie, rozstając się o tym też, pamiętali, bo warto, żebyśmy to, co jest możliwe, robili dla tego społeczeństwa. Taka moja prośba i taka konkluzja. Bo nie chodzi o to, żebyśmy się po kostkach kopali. Ważne jest, żeby było to, cośmy powiedzieli, słowa dotrzymali, żeby tu nic nie zaistniało takiego, co by wam sen z powiek spędzało. Bo to jest najważniejsze. A że błędy się trafiają, ludzka rzecz. Ważne w błędach nie trwać. I prawda, jakoś sobie wybaczać, bo przecież ząb za ząb to nie nasza religia. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Ja jeszcze miałbym pytanie, właściwie takie podsumowanie, bo chyba moja wypowiedź trochę wzbudziła pewien niesmak, że jakąś poczuciem pani marszałek, że atakujemy. No proszę państwa, faktem jest, że dowiedzieliśmy się o tej sytuacji przypadkowo. Ja doceniam, że tutaj jest dobra wola ze strony urzędu, że taka informacja, no jakby nie patrzeć, została w jakiś sposób podana do publicznej wiadomości. Tutaj apelowałbym do pana wójta, zadeklarował, że staje po naszej stronie. Ja bym nie chciał się dowiadywać gdzieś za plecami, że jest jakiś krok podjęty, więc apeluję, żeby tutaj no, mieć tą sprawę z punktu widzenia pana włodarza gminy no, na uwadze, żeby nie było sytuacji takich, że dowiadujemy się, że jakiś termin właśnie minął. Nie oskarżam to nikogo. No polskie prawo ma pewne swoje absurdy. Tego nie zmienimy tak z dnia na dzień. Apeluję tutaj, żeby pan wójt, ale też każdy z nas od czasu do czasu, skoro takie kwiatki wychodzą, jednak zerknął do tych dokumentów Biuletyn Informacji Publicznej, żebyśmy wszyscy nie byli zaskoczeni jakąś informacją, że jest jakaś procedura uruchomiona, która dotyczy nas wszystkich, żebyśmy właśnie mieli czas na spokojny protest, a nie sytuację taką, że właściwie mleko się rozlało i co zrobimy. Dziękuję. Nie będzie dobrze. Ale na razie. Ja przepraszam, proszę o zdanie. Ja mam dobrą relację z wszystkimi radnymi, z całą radą gminy. Oni mi też podpowiadają, prawda? Bo człowiek jest tylko jeden. Bez pomocy radnych, sołtysów, których tutaj miałem też w Hadykówce do współpracy różnych. Obecnie panią sołtys, chwalę sobie tę współpracę. Ale zawsze podpowiedź jest mile widziana, bo jesteśmy tylko ludźmi. Dlatego też to, co pan powiedział, niech będzie podsumowaniem. Pan jest młodym człowiekiem. Pan ma zamiary być w tej Hadykówce i oby młodych tu zostawało jak najwięcej. Dlatego też liczę też na współpracę, tak jak na współpracę liczy pani marszałek, bo gdziekolwiek jesteśmy, potrzeba nam przyjaźni, dobrej woli, zrozumienia i wytrwałości, dążeniu do lepszego. Ale zawsze, przepraszam, jakaś, nie chcę tutaj mówić tak po polsku, się trafi i nam zamiesza w tym naszym spokojnym życiu. Nie zawsze uda się to przechwycić, ale proszę mi wierzyć, nie ma z naszej strony, w naszej administracji, złośliwości. No żyjemy w takim kraju, w takie prawo mamy, ale starajmy się w miarę możliwości sobie pomagać, a naprawdę będzie dobrze. Wszystkiego dobrego życzę państwu. Ja jeszcze jeśli można, chciałem pani marszałek i panu podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców. I chciałem chciałem parafrazować pewne stare przysłowie. Jeśli pani marszałek i wójt z nami, to kto przeciwko nam? Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za te słowa. Ja chciałam podziękować pani sołtys za zaproszenie
na dzisiejsze spotkanie. Ja się cieszę, że możemy się spotkać, chociaż możemy w wielu sprawach mamy sobie do przedyskutowania wiele problemów. Nie tylko to, że pojawiła się ta informacja, nie tylko to, że może gdzieś zabrakło tej komunikacji po jakiejś stronie, aczkolwiek naprawdę Departament Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim jest jednym z najlepszych w kraju i sami Państwo wiecie, ja myślę, że jest cała rzesza radnych, różnych samorządowców, którzy mogą potwierdzić moje słowa, jak i Pan Wójt, który zawsze my jesteśmy otwarci na wszelkie pytania. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko jest takie łatwe i proste i że nie wszystkie aspekty ogarniamy. Ale jeżeli będziemy ze sobą dobrze współpracować, jeżeli będziemy się nawet od czasu do czasu spotykać, to naprawdę będzie bardzo korzystne dla nas wszystkich. Ja jestem otwarta na wszelkie spotkania i wszelkie problemy, jakie, jeżeli mogę, poprzez Urząd Marszałkowski i jako radna województwa podkarpackiego, zawsze jestem gotowa Was wspierać i Wam pomóc. Dziękuję Pani Marszałek za chęć współpracy z nami. Cieszę się za obecność dzisiaj, bo było zaproszonych więcej gości, no ale dziękujemy, że wójt przybył i Pani Marszałek najważniejsze osoby. Dziękuję wszystkim za przybycie i dobranoc, bo robi się zimno. Fajnie do domu.